No i siemano. Bierzemy się za składanie tego potwora. Już podczyszczone pod uszczelki. Uszczelki oryginał. KTM oczywiście. No i tu najlepsze mamy. Kurde. Od majstra z genetyki głowica. Patrzcie na to, jak to wygląda. Czuć pieniądz, nie? Wypolerowane, wszystko się świeci. Pałeczki eleganckie, gotowe do składania, cylinder przehonowany. O, może Wam tak pokażę do światła trochę, chociaż słabo będzie widać wszystko. No i jedynie co Wam nie pokażę, to zakładania pierścieni, bo tak żem się nadenerwował już, że głowa mała. Na motorze zrobić to nie ma szans, także sobie wsadziłem tutaj. Teraz sobie zapniemy tylko zabezpieczonko. I wszystko będzie git. Druga sprawa, zabezpieczenie założyć. Tu już chciałem sobie zapiąć do sprzęta. Pogiąłem jedną spinkę. Ta wyszła fajnie. Ale tam na moto już był problem. Bo się wygięła. Takie twarde to nie jest jak w krosówce zabezpieczenia czy pierścienie. To jest grube. Mam już nowe i urządzonko do zakładania. Także myślę, że tym sobie tu pykniemy jakoś to. Trochę tłoka jeszcze wyciągnę w górę i powinno się udać. No, także tak będę to chciał sobie zapiąć na sprzęcie u szczeleczki. No i sobie będę składał powoli. Coś tam się włączy, cylindra nie będę pokazywał jak zakładam, bo trochę się trzeba nagimnastykować. A później może na etapie głowicy coś tam pokażę. Zresztą zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i a propos tych pierścieni jeszcze, o to tak to wygląda. Tu jest taka sprężynka pod spodem. O. No i na to przychodzi ten pierścień. To bardzo ciężko, bardzo duży opór to stawiało. Te dwa pierwsze to bez problemu, ale tutaj ten olejowy, no to ciężko, ciężko. Tak to wygląda. Tłok. Teraz sobie przełożę sworzeń tylko, zabezpieczenie założę i miejmy nadzieję, że to będzie git. Także powoli robota idzie. Bałki pościągam, no i będziemy sobie kłaść głowicę. No ale po kolei działam dalej. Tłoczek siedzi. Wygląda wszystko git. Pokażę coś, żeby nie było. Tu są te kołeczki takie ustalające. Więc możemy uszczelkę kłaść. Mamy śrubę taką wkręconą do blokady po prostu w górnym punkcie. Później sobie tylko górę ustawimy znaki. To by tak wyglądało. Głowica już sobie, o. Przygotowana pod uszczelkę, rozpięta. No, także co, kładziemy uszczelkę. Jeszcze trochę sobie przetrę może. Dobra. Uszczeleczka. No i ładnie. Tu jak zakładamy cylinder, musimy pamiętać o ślizgu, bo on wchodzi od spodu, nie jak w krosówce od góry, tylko od spodu cylindra. Musimy go sobie tam dopchnąć do cylindra i dopiero cylinder na dół. No i dobra, kładziemy głowicę. Wszystko tam jest. Chyba wszystko. No i dobra, wygląda, że siadło. Tu też trzeba o ślizgu pamiętać, żeby sobie wszedł dobrze. Więc co, szpilki do głowicy i lecimy dalej, nie? Podkładki. Na razie sobie lekko złapiemy tylko.
A jeszcze te śrubki z boku, żeby mi później weszły. Damy sobie na razie zdychę. Muszę iść zobaczyć. No tak prawie ma się to wyczucie. Muszę iść zobaczyć, ile ma być końcowo. No i dobra, przepustnica wciśnięta. Tu wszystko jest tak jak trzeba, wałeczki możemy zakładać i robota idzie. Tu z tymi wałeczkami się wtedy zastanawiałem właśnie, jak je wyciągnąć, a tu były te tulejki dystansowe. Teraz to tam nie powinno być problemu. Musimy wycelować. O. No i jest. Dajemy sobie te tulejeczki ustalające, o, takie coś. Głowicę, nie wiem czy mówiłem, na 60 Nm sobie dokręcamy. Już mam tak dokręconą. Pasowałoby teraz sobie jeszcze rozrządzik wcześniej ustawić. Dół mamy dobrze. No kurna, ale tu źle widać. Tu mamy kropeczkę, później pokażę jak może ustawię, bo tak to ciężko. Troszkę za dużo. Oho. Dobra, jeden mamy. Nie wiem czy dobrze, że sobie tamten pierw ustawiłem, ale zaraz zobaczymy. Łapki tu nie ma jak wsadzić. Muszę sobie przynieść jakiś haczyk. I tak pewnie będzie źle jeszcze. No ale teraz możemy sobie kręcić wałeczkiem już spokojnie. Dobra, trzeba by było tu podejrzeć jakoś. Jeszcze jeden ząbek, a ta się nie obróciła. Dobra, jeden ząbek jeszcze w tą. Muszę sobie lampkę wziąć, bo... Tu kropka jest, a tu gdzie mi znikła? O kurde, tu się całkiem przestawiło. Ale teraz to powinno iść jakoś. Bezproblemowo chyba. O właśnie, jest kropka, tam jest kropka i tu też jest kropka. Napinacz sobie wejdzie tak, o, pyk, tu jest naciągnięty łańcuszek i tak by to było. Nie wiem czy widać, czy nie widać, ale wcześniej też pokazywałem, coś mi się kojarzy, więc będzie git. Dobra, na razie sobie lekko połapię. Tu te mostki na 10 Nm dokręcamy sobie, a wałki, te blaszki na 8, ale dajemy tam trochę kleju pod śrubkę. Później jest problem odkręcić, bo to taki mały torksik. A, ale teraz muszę już sobie przestawić silnik. No. Bo nie przykręcę inaczej. Także sobie obrócimy trochę. No i dobra, teraz będzie git. Poskręcane wałeczki, te blaszki podokręcane. Wszystko fajnie, lekko chodzi. I co więcej? Chyba tyle. Dalej sobie będę składał sam, bo to już takie pierdoły. Teraz będą same wdechy, jakieś tu pokrywa. Wszystko dokręcać jeszcze, tak jak trzeba, przy wody chłodnicze. Także te rzeczy już sobie ogarnę sam, żeby za długo film nie trwał. A jeszcze teraz od razu, żeby sobie wytknął, fajnie biorę się za filterek powietrza.
I cyk, robota idzie, filterek czysty, kwadropad taki zawsze ma być. Kurwa, nie ma zmiłuj, bo będziemy znowu remontować. Tu już trochę poskładane więcej. Napinacz założony, wszystko fajnie się siadło. I co, tylko wam na chwilę tak się włączyłem, żeby wam teścik pokazać. Gdzie tu jest zapłonik. Olej zalany, olej fuchsa oczywiście. Do wszystkich maszynek lejemy i kręcimy. Leci, leci. Trochę tu z tych jeszcze słabo, ale akumulator też jest słaby. Pasowałoby go podłączyć. Dobra, bez przedłużania skręcam dalej. Pokrywę zakładam, popodłączam i będziemy sobie odpalać maszynę. Zobaczymy, czy to zagada. Dobra, działam dalej. No i gra, kurde. Palimy maszynę. Płyny pozalewane. Wszystko chyba popodłączane. Także co? Teścik, wydech założony, olej jest. Próbujemy odpalić, a z przejażdżki zrobię osobny odcinek, będę chciał się trochę nim przejechać, żeby zobaczyć, jak tam wszystko gra. To wam może jakiś odcineczek wstawię, a na razie teścik, o ile będzie wszystko git oczywiście. Uwaga. Wypalają się płyny, wydech w oleju trochę tu miałem. No i dobrze, niech się wypalają. Otworzysz sobie garaż i pojadę się przejechać. Jeszcze trochę go tam na zewnątrz zagrzeję. Zobaczę, czy wszystko gra, ale na pierwszy rzut oka może co z tego będzie. Także co, w tym odcinku to wszystko. Składanie Duke'a. Teraz baj, kurwa. I co, widzimy się na jeździe próbnej. Pewnie jutro wam filmik wstawię. Narka.